W 1858 roku Theodor König założył browar. Wypuścił piwo König Pilsna. I wyobraźcie sobie, że od 1858 roku do tego roku zbudował wielki koncern, który zwie się... stał się częścią koncernu, który zwie się... Bitburger. Bitburger duży, oczywiście ogromny, można powiedzieć w pewnym sensie, koncern. Piwo, które z pewnością piliście, zresztą było pite też na kanale, inne piwa z tego koncernu, ale też w Selgrosie, żebym teraz nie strzelił gafę, czy Paulaner, to jest grupa Bitburgera. Jest takie słynne piwo, Hefe, Benedictiner, przepraszam, nie Paulaner, Benedictiner, to jest właśnie piwo też z tego koncernu. No, odwołują się oczywiście do 1516 roku, czyli do zasady prawa czystości. Nie wiem czemu, skoro browar powstał kilkaset lat później. Cutaten, czyli skład: woda, słód jęczmienny, hopfen, 4,9 alkoholu, 11,3, bardzo ładny kapsel. 11,3 stopnia plato. Czemu takie piwo na kanale? O, słabe nagazowanie. Czemu takie piwo na kanale? Otóż okazuje się, że one generują naprawdę spory ruch i w systemie ocen te piwa po prostu ludzie piją. Stąd ja próbuję, co w nich takiego jest, że ludzie tak te piwa piją. No cóż, te piwa się po prostu sprzedają. A jeżeli są wystawione w kilku miejscach, no to się odsprzedają. Ten browar poleca, tutaj jest taka generalnie ładna grafika, swojego cwikla, czyli piwo Keller. Ono jest na Redbeerze ciut wyżej oceniane od tego, co w aromacie. Typówka, brzeczkowość, troszeczkę chleba, powiedziałbym typowy pilsner. Co w smaku? No, powiem wam, że smak jest dziwny. Pierwsze wrażenie odrzucające. Kolejne dwa łyki. Coś nie tak. Kolejne dwa, uwaga. Bardzo wysoka klarowność. Kurczę, może i dobrze. Jest to taki dosyć dziwny przedstawiciel pilsnera. Poprzedni, który był na kanale Browar Gdynia, niemiecki oczywiście, cały czas przyglądamy niemieckie piwa, miał diacetylek. Ten ma... nie do końca przyjemny posmak. Szczypiącego metalu. Och, tak to mogę. Nie spotkałem się z takim jeszcze aromatem. Dziwny taki smak i aromat. Bardziej w smaku. Jest metaliczność na skórze, ale ona jest taka właśnie, kurczę, kwaskowa. To piwo jest obecne u nas, na naszym rynku, w puszce. Jestem ciekawy waszych opinii. Czy to piwo mi smakuje? O kurczę, no, uwaga, uwaga, nie, no nie, nie ma tu jakiejś wady takiej generalnej, nie ma się do czego przyczepić, aczkolwiek ja to piję nieprzyjemnie. No jest jakaś taka dziwna wada, kwaskowa metaliczność, nie spotkałem czegoś takiego tutaj. To nie są ani warzywa, ani nic takiego innego. Bardzo wysoka klarowność. Alkohol delikatnie wyczuwalny pomimo 4,9. Nie ma właściwie nic z cukrów. Wytrawne, dobrze nagazowane. 5 minut mija, nic nie chce się poprawić, także nie. Nie.
Nie. 50 w stylu na 100 na Red Beerze. Coś o tym jednak świadczy. No nie. Wedle zasady reszta dla Basi. Trzymajcie się. Pozdro.